Internet, media społecznościowe to przestrzeń, w której cały czas jesteśmy obecni. Często nieświadomi, jak może ucierpieć na tym nasz wizerunek. A przekonać się o tym mogą choćby osoby poszukujące pracy. Nierzadko potencjalny pracodawca właśnie przez zapoznanie się z profilem danej osoby w internecie wyrabia sobie opinię o kandydacie. Dlatego zastanówmy się, czy faktycznie wszystkie informacje o nas powinny być dostępne dla każdego za darmo w internecie. Lepiej, gdyby te zdjęcia oglądali tylko bliscy znajomi, a nie rekruter. Zagrożenia czekające na internautów bywają jednak poważniejsze. Codziennie na świecie generowanych jest 28 miliardów maili o charakterze spamu, a 1 na 1000 wysłanych ma charakter tak zwanego phishingu. Phishing to jest taka metoda wyłudzania od klientów haseł, dostępu i różnych danych osobowych po to, żeby je potem wykorzystać w celach przestępczych, na przykład w sposób nielegalny zalogować się do konta, bądź dokonać przelewu, bądź też dostać się do danych na przykład kart kredytowych, kart płatniczych. Polacy są najmniej ostrożni w internecie. 83% z nas używa tego samego hasła do różnych kont, a 57% nie instaluje oprogramowania antywirusowego. Twoja tożsamość to nie tylko informacje zapisane w dowodzie osobistym. To także informacje, które zostawiasz po sobie w internecie, na dysku twardym komputera czy na przykład w telefonie. Pamiętaj też o wydrukowanych dokumentach, takich jak bankowe wyciągi czy formularze CV, które często wyrzucamy, zamiast zniszczyć. Pamiętaj, chroń swoją tożsamość. Pamiętaj więc, zabezpiecz swój sprzęt programem antywirusowym. Aktualizuj oprogramowanie. Twórz różnorodne hasła dostępu i zmieniaj je co jakiś czas. Nie skanuj i nie wysyłaj dokumentów pocztą tradycyjną, a tym bardziej elektroniczną, aby nie można ich było odczytać. Nikomu nie udostępniaj danych z karty płatniczej. Nie korzystaj z niezabezpieczonych sieci internetowych, szczególnie do wykonywania płatności elektronicznych.